Cześć, z tej strony Oskar i zapraszam na kolejny film na moim kanale Retroarchiwizacja. Dzisiaj chciałbym powrócić do Amigi 500 Mini, którą niedawno pokazywałem i testowałem na moim kanale. Jak pamiętacie, graliśmy wtedy w Alien Breed. Do tej gry na pewno też wrócę, bo jeśli widzieliście ten odcinek, no to ta Amiga nagle mi się wyłączyła, gdy już byłem dosyć daleko w pierwszym levelu, więc chętnie bym do tej gry wrócił. Natomiast kolejną grą, którą tutaj tak bardzo się jarałem, podniecałem, interesowałem, którą chciałbym właśnie pokazać, jest The Chaos Engine. Mamy ją na pudełku tutaj z tyłu pokazaną. Okładka jest właśnie tu. Myślę, że wielu amigowców kojarzy tę grę. Jeśli ktoś nie kojarzy, no to właśnie dzisiaj będzie okazja ją zobaczyć. Ja właśnie zawsze chciałem ten tytuł ograć i właśnie pokazać, przeżyć ogólnie go, odkąd tylko dowiedziałem się, że taka gra istnieje. Co to jest? Przygodówka połączona ze strzelanką. Widok mamy z góry, pod takim lekkim rzutem, właśnie pod takim jakby ukosem. Z czym to jeszcze można porównać? Na przykład z grą również na Amigę Warzone. Też taka podobna strzelanka, którą też bardzo chciałbym pokazać na kanale. Ona wyszła na Amigę 1200, więc mam nadzieję, że tutaj też będzie można ją odpalić na tej konsolce przy pomocy pendrive'a. Być może ją można porównać też z Kontrą na Pegasusa, na automaty czy na inne platformy. Tylko że bardziej z tymi levelami, które były właśnie też z widokiem od góry. Commando, Ikari Warriors, no myślę, że tego typu strzelanki. Jeszcze Jackal na Pegasusa, gdzie jeździliśmy właśnie takim jeepkiem terenowym, zielonym. Właśnie tak, widok taki z góry, lekko spłaszczone postacie. Także myślę, że będę tutaj dobrze się bawił. Grafika tutaj jest bardzo różnorodna, kolorowa. No jestem ciekawy jak z oprawą dźwiękową. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek i zabawmy się razem. No dobra, uruchamiamy naszą konsolę i tak jak mówiłem, wybieramy The Chaos Engine, szukam to, tego już, o tutaj mamy, proszę zwrócić uwagę, nawet mamy opis w języku polskim. W tej umiejscowionej w wiktoriańskiej Anglii steampunkowej grze typu Run and Gun z widokiem z góry musisz walczyć z wytworami Chaos Engine, zanim podejmiesz walkę z jego wynalazcą Baronem Fortesque. Wybierz dwóch spośród sześciu dostępnych najemników, przemierz cztery krajobrazy, zbierając udoskonalenia, złoto i klucze oraz rozwiązując zagadki i pokonując labirynty. No to rozpoczynamy. Jedziemy. Sometime in the last century an experimenter with... Jak zwykle, nie dalej doczytać. Dobra, mamy Chaos Engine wersja na Amigę. Ta muzyka w tle. Prymitywna maszyna, no, sprzeciwia się swojemu stwórcy. Kurczę, strasznie głośno ta gra jest, a mam tak na 14, nastawiłem na 13. Nigdy tak cicho telewizora nie mam. No i proszę zwrócić uwagę, tu mamy jakiegoś stwora. Jakiegoś dinozaura. No i wynajęto jakichś sześciu misjonarzy, żeby no, zajęli się tą sprawą. I to właśnie jeden z nich. Drugi, jakiś gościu ze spluwą. Brigand. Ten na razie najciekawszy jest, ale zobaczymy dalej. Ten też ma wielką spluwę, jakiś granatnik albo coś. Patrzymy dalej. To już jest czwarty, jakiś gościu z wąsem. Też ma dużą spluwę. A pokazało nam czterech, a miało tam być sześciu podobno. No dobra, zobaczmy o co chodzi. No. Można na dwie osoby nawet grać. Można w password wpisać, ale nie mamy. Zresztą zaczynamy od nowa, gram w to po raz pierwszy, prawda? No i mamy tak. Wybieramy tych gości. Ten. Tak, jak to ich tu zaznaczę? Aha, bo to na dół trzeba zjechać. Jakiś taki jest jeszcze, taki. I taki, no to nie wiem, no. Więc tak, no może na spluwę będę raczej patrzył,
Chociaż ma jeszcze na górze jakieś wskaźniki. Każdy ma, patrzcie, tyle i tyle zdrowia. Ten trzeci pasek od góry to nie wiem co oznacza. W sumie ręka też w sumie nie wiem co oznacza, no. I jeszcze głowa jest, no. Cholera wie co to. Nie wiem, wiesz mi po prostu po giwerze. A ten, zobaczcie, ma jakąś taką kulką, ma nawet giwerę z kulką. Taką, chociaż nie, to nie jest giwera z kulką. To nie po prawej stronie, to nie jest spust. Po lewej on chyba kulkę naciska, a z tej trąbki wylatuje coś. No tak chyba to jest zrobione. Tu ma bazukę. Tu ma jakiś, nie wiem, granatnik, czy jakąś taką spluwę. A nie wiem, sam nie wiem, którego wybrać. Tego może gościa tutaj z kucykiem. Ja kiedyś miałem kucyk i taką ma fajną spluwę, dobra. I drugiego gracza możemy wybrać, ale to chyba dla komputera, nie? No to weźmy może dla niego, o, tą trąbkę. Tego gościa w okularkach, no i zobaczymy. World pierwszy, forest, czyli las. No zobaczmy. Teraz może ciutkę podgłośnie. Get ready. No ja jestem tym niebieskim. Strzelamy. Chyba tylko jeden przycisk jest używany z tego co widzę. No a raczej tak. No na razie okej, no. Fajnie, no zobaczmy dalej. Zbieramy jakieś monety. I walczymy z potworami. I nawet jest autofire, nie trzeba naciskać cały czas. W tej grze. Przycisku. O, o, o. A co to, checkpoint jakiś czy coś? Ty, nawet fajne, no. I nawet ten komputer, ten pomocnik nasz ma nawet trochę... Nawet trochę. Dobrze jest zrobiony, jeśli chodzi o jakąś sztuczną inteligencję, bo nawet dobrze nam pomaga, nawet nie mam o co się przyczepić. No nieraz w jakichś grach to ten pomagier to jest... przeszkadza jeszcze, a tu jest spoko. Oj, uwaga. Oj, ojej, aż... Od nowa! To jednak to nie był checkpoint. No dobra, trzeba się skupić i teraz pilnować siebie, na żyćko patrzeć. W sumie żyćko... To jest chyba ten pasek zielony po lewej na dole, chyba. Który w sumie na telewizorze jest ledwie widoczny. Wy troszeczkę go lepiej widzicie tam na ekranie. Na telewizorze on jest trochę ucięty. Więc ledwie go widzę. To, czyli to nie jest checkpoint. Co to jest? Whatever, no nie wiem, no. Dobra, rozwalamy następne. Tutaj. Masz kary. O, następny Yeti. No w sumie jak tych potworów nazwać, jak nie Yeti? No nie wiem. No. Tu coś mamy. Mamy jakąś zmianę, czekaj, zobaczcie. Jak ja naciskam żółty przycisk, no to mamy zmianę z jakiejś skrzynki na jakąś mapę jakby. No zobaczmy, może coś tu mogę zrobić. R1 i L1 też strzelam. To wychodzę z gry, a menu, może pod menu coś mamy, zobaczymy zaraz. Nie, pod menu mamy po prostu klawiaturę. To co ja mogę robić tutaj, zobaczcie, mogę zmieniać żółtym klawiszem coś, ale no co to daje nam? Nie widzę, żeby cokolwiek nam to robiło, nie wiem o co chodzi. No właśnie tak jest, jak są gry bez instrukcji. Ja tutaj nie wiem, czy są instrukcje do tej gry, wiecie co? No to dobra, pobawmy się, tak. No może są tutaj jakieś wbudowane instrukcje. Czekaj, menu, opcje, może tak. Nie, to nie to, o to mi chodziło. Strzał. Zmiana specjalnych mocy, zmiana specjalnych mocy, czyli Y i B. No a czym wystrzeliwujemy te specjalne moce? No nie ma tutaj nic napisanego takiego, no. Nie wiem, no wracamy do gry w takim razie. Bo nie widzę żadnej możliwości tutaj, żeby to jakoś wykorzystać. Chyba, że mamy... Nie mamy jeszcze specjalnych mocy, mamy tylko skrzynkę, a te puste to jest puste. No nie wiem, bo dopiero może wtedy coś zdobędziemy. No nie wiem, gram w to po raz pierwszy, sprawdzamy na razie tę grę, zapoznajemy się. No, ten gość nawet dobrze pomaga. O, tutaj trafili mnie. O, jakieś rakiety. Ale niestety nikogo nie było już na ekranie, to nikogo nie rozwaliliśmy. Dobra, idziemy po mostku. O, tutaj ktoś jeszcze był.
Idziemy po mostku, uwaga! A, to trzeba było rozwalić, tak? Okej, czyli to nam coś... Level complete. No dobra, pierwszy level kończony. No dobra, no pierwsze koty za płoty. Tutaj niechcący nacisnąłem i ja mieliśmy jakieś podsumowanie. Akurat mi się tak przycisk wcisnął, ale chyba... Chyba nic tam nie straciłem, mam nadzieję, ważnego. Jakoś tak mi się przycisk teraz omsknął. To nie jest, no. Tylko to wygląda jak znowu ten sam level. I to chyba jest ten sam level nawet. Tu nie możemy przejść, co? No nie. Zaraz zobaczymy. Sam już nie wiem, ten sam czy inny, czy po prostu też las, a inny układ plansz. Zaraz zobaczymy. No nie, tutaj tego nie było, to jednak inna plansza. Tam ktoś lezie jeszcze. W sumie wiecie co, jeszcze dzisiaj taki nagrywam film, staram się w ostatnich materiałach przygotowywać jakieś gazety i pokazywać recenzje albo artykuł o jakiejś grze, którą pokazuję, prawda? Ale czy gdzieś mam artykuł o The Chaos Engine, to nie wiem. Może mi podpowiecie to na przykład, gdy tą grę drugi raz pokażę na kanale, bo myślę, że cały dzisiaj na pewno nie przejdziemy, to wtedy bym uzupełnił to. Bardzo chętnie bym się dowiedział. Może w Pixelu jakaś była taka współczesna recenzja tej gry. Albo, nie wiem, w grach komputerowych, albo w Computer Studio, albo Amiga Computer Studio. Szczerze to nie wiem, czy gdzieś był jakiś, wiesz, artykuł na temat tej gry. Bardzo chętnie się dowiem. I bym to tutaj na kanale pokazał, jako uzupełnienie. Dzisiaj trochę tak można się nie przygotowałem, ale no chciałem po prostu dzisiaj już coś pokazać z tej Amigi i się ją podjarałem ostatnio, bo ją mam przecież, dostałem ją od Mikołaja, od Dominisi, mojej ukochanej. O, zginąłem, no niestety od początku zaczynamy. No i chciałbym właśnie uzupełnić, tutaj przedstawić opinię innego redaktora, innego gracza, co on o tej grze sądzi. No ale chętnie też poznam waszą opinię, jeśli ktoś z was grał w to na Amigę. Chyba to też jeszcze na Sega Mega Drive wyszło. I być może na jakieś jeszcze konsole. To być może ktoś z was grał, to chętnie poznam waszą opinię. No rozwalamy tutaj jakieś żabojady. Żabojady to Francuzi, ale no te żaby chcą nas zjeść, no to też są żabojady, no. Dobra, trochę ja sobie robię, jak zawsze. No, ale na tym polega prowadzenie tego kanału i życie. Żeby nie traktować wszystkiego serio. Uwaga, strzelać chciał w nas. Tutaj to już chyba wracamy. Nie, tutaj chyba nie byliśmy jeszcze. No to zaraz, tu idziemy czy tam na prawo, bo już się pogubiłem. Tu czy na prawo? Żabojad i rozwalił mnie żabojad. I mamy właśnie chyba Game Over, Coup Server, Gentleman i Preacher. No, można tu zginąć. Zobaczmy, od którego levelu będę zaczynał. No, gram to po raz pierwszy, więc no, trzeba jeszcze tutaj się przyzwyczaić troszeczkę. Press Fire. Od nowa. No dobra, pierwsze koty za płoty, zagrajmy sobie jeszcze raz to. Na kodach byłoby łatwiej, albo na jakichś trainerach. Teraz może weźmy sobie innego jakiegoś typka, może... O, z taką wielką giverą. I weźmy drugiego sobie, wypróbujmy. No, którego tu mogę wybrać? No... No niech będzie ten, powiedzmy, no. Na trainerach na pewno, jak ktoś miał tę grę piracką na... A, patrzcie, tak strzela. Jak ktoś miał tę grę piracką na dyskietkach na Amidze, to myślę, że miał wgraną nieśmiertelność. Mógł mieć, znaczy no nie wiem czy konkretnie w tej grze, ale mógł mieć, bo tak nieraz były te trainery już dodawane do tych gier na dyskietkach na Amigę, prawda? Więc mógł tak mieć. No jest to i łatwe i trudne, no trzeba się przyzwyczaić. No w kontrze też łatwo zginąć, ma się 3 życia, prawda? Ale na przykład jak ja gram w kontrę, to lubię sobie ustawić na 30 żyć, prawda? Mam tą taką zhakowaną wersję na Pegasusa, już pokazywałem jeden odcinek z tego. I wtedy bezstresowo sobie gram, prawda? Natomiast no tutaj, no jednak troszkę trzeba się tutaj przygotować. Albo wiecie co jeszcze będzie można robić? Po prostu jeśli będę chciał jakieś gry pokazywać na pendrive'ie, ściągać je na pendrive'a,
i ADF-y wygrywać. Na przykład już wersje skrakowane z trainerem będę mógł wygrywać i takie gry pokazywać. No to na pewno by ułatwiło, żeby je bezstresowo pokazywać na kanale, prawda? Bo myślę, że tutaj nie chcielibyście wy też oglądać, gdzie ja gram właśnie i ginę, o, co chwilę, prawda? Myślę, że wielu z was chciałoby po prostu grać, oglądać, gdy ja gram po prostu bezstresowo. Przechodzę plansza po planszy i gadam tutaj emocje, przedstawiam, opowiadam, pokazuję kolejne plansze, etapy. Nikt tutaj nie chce oglądać mojego czy czyjegoś innego kanału, gdzie ktoś co chwilę umiera i ginie, prawda? Uwaga! No idziemy. Także mile widziane porady, podpowiedzi i chętnie się dowiem, jeśli było jakieś czasopismo, gdzie był jakiś artykuł o tej grze, to odszukam, pokażę. Pikseli mam sporo numerów, nie wszystkie, ale sporo. Mam wszystkie numery Amiga Computer Studio i Computer Studio i Computer Studio wydanie specjalne. Mam wszystkie numery gry komputerowe. Takie moje ulubione czasopismo, w sumie bardzo żałuję, że niestety padło. Po prostu uwielbiałem je, kochałem je i kocham je. W sumie fajnie by było, gdyby kiedyś jeszcze jakiś numer, przynajmniej jeden, wyszedł reaktywowany. Tu zobaczcie, mamy jakieś power-upy. Wtedy to jakoś ominąłem chyba za pierwszym razem, gdy grałem. I mamy, zobaczcie, właśnie jakąś tą, właśnie tą broń specjalną przed chwilą właśnie ją zużyłem. No spróbujmy, może jak będzie więcej wrogów. Tą bombę rzucimy, no. Nie, to nie tak właśnie. Ja bombę to teraz rzucam, a ja chcę tym strzelić. A to jak tym drugim strzelić, to nie wiem. A to nie wiem. No dobra, nie czaję, jak to tą drugą broń użyć. Może tam właśnie musi być coś naładowane, jakiś pasek. Jeszcze tego nie czuję. No dobra, zobaczmy teraz te podsumowanie. To punkty raczej są, bo tutaj żyćkań widzę chyba nie doładowuje je. Chyba że na dole ten lewy niebieski pasek to jest żyćko. Chyba tak, po lewej na dole jest żyćko, a po prawej żyćko tego pomocnika. Chyba tak to wygląda. No dobra. Mud Rivers. No bo mamy tutaj drugą planszę. Mam nadzieję, że teraz nie zginę. Chciałbym chociaż co najmniej do trzeciej planszy dojść i zobaczyć, co tam naszykowali. Tutaj nic nie ma. O, uwaga, wyłażą. Uwaga, żeby nie strzelił we mnie. Nie, no ogólnie fajna gierka, no. Chociaż spodziewałem się, że oprawa dźwiękowa będzie troszeczkę lepsza, a tutaj tak na razie średnio. W menusach tam ładna muzyczka leci, ale podczas grania tak średnio. A na następny raz, jak Amigę uruchomię, to postaram się któreś z tych wyścigów odpalić, bo tam jest Stunt Racer, jest ATV, All-Terrain Racing i jeszcze jest... jeszcze jedna gra tam jest. Właśnie, jak ona się nazywała? Tutaj zerknę sobie na pudełko. I jeszcze trzecia to była Super Cars 2 właśnie. To którąś z tych postaram się na następny materiał naszykować. Oj, trafili mnie, no niestety. Klucz? No to mamy kładkę tutaj. Tu na górę jeszcze można wejść, uwaga. A, tutaj, no zobaczmy, tu jeszcze nie byliśmy w ogóle. Co tu będzie? Uwaga, że mogą być jakieś żabojady, uwaga, strzela we mnie. Uwaga. Coś tu mamy zebrane. I tu mamy przejście, a. No wtedy nie szedłem, nie? Uwaga, żabojad. Uwaga! Uwaga! Znowu żaba. Nie, no fajna gierka, tylko no chcę przejść dalej do trzeciej planszy. Mam nadzieję, że to mi się dzisiaj uda. I w sumie też bardzo chciałbym te Warzone ograć na kanale. Ja to raz tylko grałem w życiu, w 2017 roku, jak byłem właśnie na Pixel Heaven. I tam zlepo graliśmy. Nawet mam nagrany filmik na kanale z tej relacji z imprezy, ale pograliśmy tylko chwilę, jedną planszę czy dwie tam przeszliśmy. Uwaga, żabojad! I Warzone właśnie jest jako alternatywa dla kontry, jak najbardziej. Myślę, że warto to i ograć, i pokazać, i w sumie no wspomnieć, że taka gra w ogóle była i istnieje. Uwaga, tutaj Yeti. Tu mamy
Klucz. To może tędy teraz? Żabojady! Uwaga. Uwaga. Tutaj teraz... A, uwaga! Właśnie. I mam... A, i teraz właśnie ten wybuch miałem, super moc, właśnie. Tutaj i teraz co, do dołu czy na prawo? I zginąłem, a nie! Kurczę, ajajaj, szkoda troszkę. Aj, troszkę szkoda tego żyćka jednego było. No, ale i tak bym za chwilę zginął. Dobra, w każdym razie tutaj albo na prawo, albo do dołu. No, w sumie sam nie wiem już. Tu idzie Yeti. Uwaga! No, nie zdążyłem. Klucz. Yeti. Tutaj dłuższa plansza jest. Uwaga, żabojady. Tam Yeti. Łazi. Ubijemy go w ten sposób? No, udało się. Tu nie przejdziemy, więc w sumie jak tam się przedostać? Chyba na górę i na prawo? No chyba tylko tak. Ale nie. To czekaj, jeszcze inaczej jakoś. Tu mamy Yin-Yang. Tu mamy jakieś wulkany. Nie wiadomo jakie. O, uwaga. No trafili mnie niestety. Dobra, udało się. No, niełatwo. Uwaga. Tu się odrodził. Aj, zginę przez to pewnie. I właśnie, kuźde. Kurde, szkoda. No dobra, ostatnia moja próba. No w sumie tak daleko już byliśmy. W sumie niepotrzebnie tak jakoś odruchowo naciskam home w miejscu, gdzie jest start. Tak jakby, żeby przechodzić dalej. A nie, nie, tutaj to... Tutaj no nie mogę tak naciskać, no. No to nie jest, no. To nie jest, no. Weźmy sobie jeszcze innego zawodnika. Może są kody na przykład na nieśmiertelność, albo na jakieś więcej żyć. To co można wpisać, to możecie mi podpowiedzieć, jak ktoś zna tą grę lepiej ode mnie. To chętnie się dowiem na następny raz. Weźmy tego gościa z bazuką teraz i tego na przykład, no. No wypróbujmy sobie kilka tutaj postaci. No ta druga plansza jednak taka jest trochę rozległa i tam można łatwo zginąć, więc warto tutaj na spokojnie wszystko robić. I zobaczcie, mamy taką bazuczkę teraz. No może ten gość będzie lepszy. No, próbujemy, patrzymy. Note activated. Uwaga. Tego gościa mamy jakiś, zobaczcie, jak on się nazywa, kurde... Koktajl Mołotowa. Jako broń specjalna. No właśnie. I właśnie ten koktajl poszedł w nich. Tu uwaga, bo będą łachudry. Uwaga, a trafił w ostatniej chwili. No niestety. Bywa. Uwaga. Trafił, a szkoda, kurde. Szkoda. Klucz. To tu na dół możemy wejść. Tu wybuch, właśnie, fajnie. To pomaga bardzo. Uwaga, lecimy dalej. Oj, trafiony chyba. No, chyba tak. Aj, 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 uciekamy od tej kuli.
Gdzie ten gościu jest? A i ubity chyba. Dobra. Note activated. Dobra. Przechodzimy dalej. No życie prawie kompletne u mnie i u niego, nie? Dobra. Mood reverse. No zobaczmy. Już wiem mniej więcej jak się włącza ten specjalny atak. Trzeba trzymać chyba kierunek i strzał. Wtedy on jakoś ten special activated mówi i strzela nim. No trochę dziwne, ale jak na Amidze, która miała tylko jeden przycisk na joysticku, no to jakoś trzeba było to aktywować, no. Więc to jest kierunek plus atak, jakoś tak to się aktywuje. Trochę dziwny sposób, no. W sumie tutaj w wersji konsolowej mogliby to jakoś to zmienić, ale czy im się chciało, jak widać nie chciało im się. Jeśli to wyszło na przykład tam na Amiga CD32, bo nawet nie sprawdzałem, czy ta gra wyszła na konsolową wersję Amigi. Chyba wyszła, myślę, ale teraz nie zweryfikuję tego podczas grania. Dobra, idziemy dalej. Tu niestety trafili mnie. Uwaga, strzela. Dobra, ubity. Klucz. Tu mamy wszystko, dobra. Żabojad, uwaga. Tam na dole jeszcze żabojad, uwaga. Ten wulkan rozwaliłem, dobra, to idziemy tędy chyba znowu, tak jak wtedy. Uwaga, żabojady będą. No, rozwaliłem jakoś daleko, ale tu są jeszcze następni ci. Yeti. Co, gość zginął, tak? Bo się dopiero pojawił, tak? Dziwne to było trochę. Chyba zginął, no. Żabojad. Uwaga, żabojady. Żabojad. No to gdzie teraz? O, uwaga. Klucz. O, i tu możemy się dostać. Uwaga! Trafił? Właśnie sam nie wiem już. Klucz jeszcze następny. Tu, teraz. Żabojady. W sumie na dwie osoby może byłoby łatwiej nawet w to grać, ale no... Nie za bardzo mam tutaj z kim pograć, nie? Dobra, uwaga! Uwaga! Żabojad! Klucz. Uwaga! Blać! Aż odtąd. Ale i tak bym za chwilę pewnie zginął. No nic, no trudno. Szkoda, jednak trudna gierka. Momentami. Szkoda, ale jesteśmy znowu już daleko. Oby się kurde udało. Mam ostatnie żyćko. Muszę cię pilnować. To było chyba tu? Tu coś mamy jeszcze. No pytanie właśnie, idziemy tu czy tu? Uwaga na kulę. Uwaga, tu wylaz. Tam jeszcze wylezie. Uwaga, kula. Uwaga! I chyba trafił, bladziuga. Tutaj mamy jakieś... Special power mamy. Więc mamy ten koktajl Mołotowa. Może się przydać, no spróbujemy. Tylko jak to się aktywuje naprawdę, nie wiem. Nie wiem. Jakoś wtedy mi się udało, teraz nie wiem jak to się aktywuje. Dziwne to troszeczkę. No ale takie są gry te z Amigi, no. Jeden przycisk i tylko kierunki ruchu, no to... Dobra, uwaga żabojady! I teraz gdzie? Uwaga żaba. Czyżby tu? Żaba. O! Wszystkich rozwaliło, fajnie. I teraz co? Na prawo wtedy szliśmy. Uwaga! Klucz. Tego rozwalmy sobie gościa stąd. No tu byłem wtedy, nie? No, mam nadzieję, że może tym razem poszczęści się. Uwaga. Żaba.
Yeti. Tu nie przejdziemy, więc górą. A górą właśnie. Jak tu przejść teraz dalej? Kurde. Na prawo. Ale nie, tu przejścia nie ma. To zaraz, jak ja tu przejść muszę teraz? Tu jest to. O, tu właśnie te wulkany obsrane. Biegniemy, wiecie co, biegniemy, bo... Not activated. Dobra, idziemy tu. Uwaga, a tu wszyscy strzelają we mnie. Aj, tu bladziuga. Dobra, trafili mnie niestety, no. Not i żabojad. I not. No może zaraz będzie gdzieś koniec tutaj. Fajnie by było koniec już tutaj mieć planszy, bo ciężko, coraz ciężej. Dobra, próbujmy. Tu mamy mostek, ale to jak tam się dostać? Tutaj żabojad, nie, to Yeti. I tu żabojad. O, tutaj Yeti. Na górę, znaczy się nie da. Uwaga, tam jest not do odpalenia. Jak to rozwalić? Jakoś na dół trzeba zejść. Klucz? O, co tutaj? Ty, tu się chyba właśnie odpali nam zaraz brama, tylko jak tego noda rozwalić? No jak to rozwalić? Chyba, że dołem jakoś da się tam przedostać. Ale dziwne. Przecież zobaczcie, mamy tu już bramę, byśmy już tutaj się przedostali dalej. Klucz, zobaczmy co on da. Coś otworzył, ale co? A schodki, dobra, uwaga! Żeby tu nie zginąć, bo tu jesteśmy już na samym końcu. I not aktywuje. I mamy przejście, jest! Jest! Trzecia plansza, ale nie było łatwo, ale fajnie, że udało się. No fajnie, 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 no trochę tutaj musiałem poświęcić trochę nerwów, żeby to przejść, ale jak na pierwszy raz, to nawet nieźle chyba, co? No zobaczmy, co dalej mamy. Plansza. A, coś tu możemy teraz pół... ustawiać sobie, tak? Jakie, co my tu możemy zrobić? Patrzcie, możemy jakiś ekwipunek kupić, czy coś, czy tu tutaj coś wzmocnić, tak? Za punkty. Więc tu mamy extra life, tu mamy skill, tu mamy health, czyli życie. I mamy speed, czyli prędkość i wisdom, nie pamiętam, znaczy wisdom, kurde, uciekło mi teraz to słowo, aj. Ja bym extra life dodał, bo to dużo daje. I tylko jedną rzecz można kupić, tak? To jemu może damy skilla, żeby pomagał mi. I maximum richet, już więcej się nie da, tak? No dobra. Level 3 rings, czyli jakieś pierścienie. No zobaczymy. Tu w menusach fajna muzyczka leci nawet. Ale patrzymy, tylko że coś długo się nam wczytuje. No dobra, jest. Get ready. No dobra. Jak daleko uda mi się dojść? Zobaczymy, uwaga, żaby! Już mnie tutaj przyatakowały, trudno. No wiedziałem, że ktoś tu wylezie. No mówisz? Mówię, no. Klucz? Tu wyłażą maszkary jakieś teraz. O, jakieś jaszczury. O, ciężka pewnie będzie plansza. Jaszczur. Czekaj. Na górze tutaj. Na górze tam coś strzela, ale tego się nie da za bardzo rozwalić. Dobra, jakoś musimy... przejść. Uwaga! Trafili chyba mnie. I tu znowu jest to gówno. Rozwalmy to. Dobra. I mamy właśnie pierścień jakiś, pierwszy. Tu trzeba naokoło. Ojoj! No a skąd mogę wiedzieć, że tam będzie taki wulkan? Jaszczur. Ojej, tutaj dużo ich. Bardzo dużo.
Dobra, gościu rozwalił. I tu, aj, chyba straciłem żyćko przez to. Dobra, idziemy może w tędy. Uźwa. Dobra, udało się jakoś. Special power mamy. Jakiś. Jak to się aktywuje? Serio. Próbuję na różne sposoby. Nie wiem. Nie wiem, jak to się te special power aktywuje. O, i tu wszystko wybuchło. Ładnie. Mamy pierścienie właśnie. Żabojad. Klucz. Jak tam wejść? Jak tam wejść? He! Do tego klucza. Tędy? Ale głupota. No jak to do niego się przedostać? Nie wiem, może jakimś innym kluczem trzeba tu otworzyć, żeby to się jakoś te filary osunęły. Tu klucz właśnie jakiś jest, no. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Ale nie. Nic to nie dało. Tu nie rozwalę tego. Jaszczur. A jak tam na dół przejść? Też coś tam jest, jakieś skrzynki? Czekaj, może tu jakoś przejście było, ja to ominąłem. No nie wiadomo, jak tam się dostać. No takie kiedyś gry były. Trzeba było pogłówkować, pomyśleć, jak tam przedostać się, nie? No to naprawdę nie wiem, jak rozwalić. Szkoda, no bo może to by tam nam otworzyło gdzieś tam dalej coś. Może ten klucz teraz coś otworzył? Zobaczmy, cofnijmy się. Może. Ale też nie. No to nie wiem, no. No to nie wiem, idziemy dalej w takim razie. I co dalej? No i co? Ja tutaj nie mogę przecież ani zejść, ani nic. Ślepy zaułek, no to wracamy się chyba. No bo co ja tu mam zrobić? Tutaj też nie mogę. Chyba że tutaj, o, teraz po tych schodkach. No, no to jak miałem to zrobić inaczej, no? Sami widzieliście. No próbuję, no co, zostaje mi. Próbować dalej, może teraz tu? Ale tutaj to jest, żeby mnie nie skaleczyło, tylko to bladziustwo. Jaszczur. Okej, no to górą teraz chyba, nie? No i tu wracamy, no i zobaczcie. A, i teraz... No teraz jakoś się udało, no dobra. Jak ten special power wykorzystać, to nie wiem. Naprawdę, nie czaję tego. Wtedy mi jakoś się udało, teraz nie. No ale dobra, zobaczcie, tutaj też mamy ślepy zaułek i co? Jak tam na dół się teraz przedostać? No ten klucz by nam bardzo ułatwił, ale... Weź ten klucz. O! Da się rozwalić! Ale jaja! Da się rozwalić te filary, to czemu przedtem mi się nie udawało? Uwaga! Nod. Dobra, to on nam drzwiczki będzie otwierał. O, tutaj jakieś teraz robaki wyłażą. Żuki. A, trafił mnie niestety. O, uwaga, jaszczury. I teraz to na dół. To nie wiem, co daje nam, co zebrałem. Dobra, to mamy już dwa nody otwarte. Ciekawe, ile trzeba zebrać w tej planszy, żeby otworzyć sobie bramę do wyjścia. No zobaczcie, tego się nie da rozwalić. No jak to rozwalić, no? No nie wiem, no. Widzicie, jaka to jest gra? Sami widzicie. Uwaga, robaki! Żuki! No i co dalej?
No bo utknęliśmy. Teraz jedynie to... A, tu właśnie mamy, nam się teraz otworzyło. Nod. Łyżka czwarty, jeśli dobrze liczę. I gdzie teraz? Znowu mamy... Nie wiadomo, gdzie iść. Klucz. Zero żyć mam, kurde. Tu się nam chyba otworzyło teraz, tak? Uwaga, jaszczury. Aj, trafił! Góra. Trafił. Aj, jaj, jaj, tutaj mamy te wulkany strzelające teraz znowu. Dobra, udało się i ostatni został. Tylko na dole tam jeszcze chyba mieliśmy jakąś drogę. Zaraz może tam wrócimy. Ach, nie! No dobra, proszę Państwa, trochę to trudne jest. Ale do trzeciego levelu dotarłem, no już też było blisko do końca nawet tego, bo już cztery chyba, trzy czy cztery nody rozwaliłem. Jak na pierwszy raz, gdy w to grałem, to chyba nie jest tak źle, co? No, będę wdzięczny za Wasze opinie. Myślę, że są osoby, które tutaj grały na Amidze w to, albo na Sedze, a być może jeszcze na jakiejś platformie to wyszło, to dajcie znać, jeśli chodzi o Wasze wrażenia, może jakieś mile widziane podpowiedzi Wasze tutaj będą. Może jakieś są kody tam do wpisania, na przykład na nieśmiertelność, albo na więcej życia, albo na kolejne etapy, to możemy wpisać tak, żeby ułatwić sobie, prawda? Albo jakieś są może wersje z trainerami. No i jeśli być może ktoś z Was wie, jeśli w jakim czasopiśmie polskim była jakaś recenzja lub zapowiedź, lub jakaś informacja o tej grze, to też chętnie się zapoznam i w tym następnym materiale pokażę ją tutaj przed kamerą. Także dziękuję bardzo dzisiaj za uwagę. Jeszcze na koniec prośba, żeby zostawić łapkę do góry i napisać komentarz. Te dwie rzeczy muszą być, jeśli chcecie, żebym tutaj się rozwijał, żeby nowi widzowie tutaj dotarli, żeby moje filmy wyświetlały się na głównej stronie na YouTubie. Będę bardzo też wdzięczny, jeśli udostępnisz mój film na swojej stronie na Facebooku, na profilu, żeby twoi znajomi też zobaczyli te filmy i dotarli tutaj, zostawili suba i zobaczyli, kto tutaj teraz nagrywa takie fajne filmy o retrogierkach. Także dziękuję bardzo. Jeśli być może jesteś nowym widzem, to właśnie zachęcam Cię, żebyś zostawił suba, zasubskrybuj mój kanał, zaznacz dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia i obejrzyj starsze materiały, których na kanale mam nagranych już ponad 1700, także jest co oglądać aż do końca życia. Także dzięki bardzo i do następnego. Cześć! Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie, Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Syrenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie Polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego Poloneza Karo Plus i Poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych, wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów. Na przykład DeLorean z Powrotu do Przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers, czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTubie. Po prostu wpisz na YouTubie Moto Retro Press, ratujemy Polonezy.